racji na to, że Leszek miał jedynkę wczoraj, morski full dla niego, proszę bardzo. Iza sobie zrobiła takie okopy. No, masz morskiego fulla i teraz musisz mi coś powiedzieć do kamery. Akurat jesteśmy na stanowisku 11, ma piękną flądrę, będziemy ją zaraz mierzyli. Kolejne mistrzostwa Polski w surf castingu we Władysławowie. Jedziemy z tym. Co to jest? Gramy. I co tam? Jak po wczoraj? Dorsze no, też padły, ale cieniutkie. Przed chwilą Janek, ten nasz młody z Władek Team, zdjęcie mi wrzucił, że też dorsza w karwińskich błotach złapał, nie? No, w karwińskich błotach teraz. Ale dzisiaj? Rado, dzisiaj, nie? Teraz. O. Tam, no, nie w dzień. W środę był znajomy, to złapał 17 flonder, 2 dorsze i od sektora, od wejścia numer 2 do wejścia numer 6 ryby ponoć potnie. Coś tak jakby drgało, nie? Nie, było takie wyżywanie pściło, ale jedna rybka już jest! A to chyba fala, co? Chyba tak. Był taki, ale robił mocno rzuć. Ten uspokoił, spokoił się. Teraz. Może flonderka. Mogłaby być, bo wczorajszy wynik by się poprawiło trochę. Ale ta druga też tak skacze, tak no, samo. No jest, jest, bo gdzieś tam tam. Sektor B, sędzia Sławek Myszk. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj pogodę mamy ładną, ryby dopisują. Rafał, akurat jesteśmy na stanowisku 11. Ma piękną flądrę. Będziemy ją zaraz mierzyli. A jak wczoraj? Wczoraj na naszym sektorze 68 ryb bodajże. Mhm. Byliśmy najsłabszym sektorem, najlepszy miał 88 i chyba później to był C i 82 albo 4A. Rafał, pogoda dzisiaj, a wczoraj? Lepsza była wczoraj? Wczoraj słoneczko, ogólnie dla ryb jest dzisiaj chyba lepsza. Jak łowienia. Jak z falą właśnie? Jakby ciut większa, bo nic się nie stało. Mhm. Ale jest... No. Fala mniejsza. No bo wczoraj był... Wiaterek był wczoraj mniejszy, ale fala była większa, nie? Ale trzeba było słoneczko, było cieplej, ogólnie było cieplej, nie? Zjeżdżaliśmy około 22, to jeszcze było 14 stopni. Sam łodzi pokazywała temperatura, nie? Dobra, oni tutaj coś budują, to ma, myślisz, wpływ na żerowanie ryby, bo nie wiem, oni to wyciągają z morza, czy wsadzają do morza? To chyba jakieś tam umocnienia robią i tak dalej, no pewnie jakby to robili teraz, to miało wpływ, ale jeżeli to jest jakieś tam parę dni temu, ryba pływa, nie? Mhm. Ona nie jest, no jak w trakcie budowy, to pewnie coś tam się dzieje, nie? Przeszkadza, bo jakieś... pale wbijają, czy coś takiego, to na pewno jest, to przeszkadza, nie? Ale jak to się nie robi, to no może jakiś wpływ ma, ale chyba aż tak dużo nie. Trzy słowa o przynętach, bo tutaj organizator zapewnia przynęty. Tak, pakiety przynęt są. Wczoraj były delikatnie inne przynęty, dzisiaj są inne, nie? Czym się różnią? Znaczy, wczoraj był tubis, dzisiaj już go nie ma. A ogólnie jest śledź, belona, krewetka dzisiaj, nie? A wczoraj był jeszcze tubis. To może sędziego podpytamy, na co wczoraj brały te rybki, co najczęściej? Przeważnie mówili, że wszyscy łowią na tubisa, ale zawodnik, który jest na pierwszym miejscu po pierwszym dniu, wszystkie flądry wyciągnął na śledzia. Okej, z racji na to, że Leszek miał jedynkę wczoraj, morski full dla niego, proszę. Dziękuję. Bardzo. Leszek, opowiadaj, bo ty miałeś też dorsze, nie? Miałem 4 dorszyki. Jakie duże powiedz? Nie były takie po 43-4 cm. Ej, no to już jest spoko, nie? Ale wszystkie chudziutkie, naprawdę. Aha. Wszystko takie wyścigowe, zawodnicze. Dobra. No 12 flonderek, w sumie miałem 13, jedną do wody wypuściłem. Ale ładne były. I gdzie byłeś, powiedz? W sektorze A na piąteczce. Czyli blisko Władysławowa. Blisko Władysławowa. Czyli kolejny raz się potwierdza, że czym bliżej portu w Władysławowie, tym mamy więcej ryb? Być może tak jest. Być może mniej rybacy siatek stawiają i tak dalej. To już nie może być. Co to jest? Lampka do góry, co świeci? No. Tylko, że na razie jeszcze nie. Aha. Dopiero później będzie. Wtedy same przelotki po porcelanki, elegancko wszystko widać. Nie trzeba żadnych świetlików, nic. Aha. Na magnesik, te 10 zł. Kurczę, rewelacja, słuchaj. Mirek Gola coś takiego podobnego też używał i wtedy on nawet sobie owinął jeszcze, wiesz, szczytówki taką taśmą dodatkowo, nie? Ja nie mam taśmy, ale elegancko wszystko widać. Z kilku metrów każde branie. Pobijali nowe pale, to można zobaczyć, bo zobaczcie... Mogą być gdzieś jeszcze w środku czasami tak. Stare. No to właśnie, i teraz pytanie, czy to ma tutaj jakiś wpływ, myślisz, że oni to odnowili? Może czasami się przesunęły gdzieś tam rewki, dołki i tak dalej, nie? Wczoraj na śledzika. Wszystkie? Praktycznie. O.
No widzisz, a dzisiaj co, jaka strategia? Tą pierwszą złowiłem na krewetkę. Aha. Czekamy. Czekamy. Na razie słabo. Zobaczymy, co przyniesie wieczór, nie? Skoro złowiłeś 12 rybek, to pytanie zasadnicze, kiedy te rybki najlepiej współpracowały? Dopiero jak się ciemno zrobiło? Nie, za widnego miałem kilka rybek ładnych. Właśnie te największe, bo miałem jedną taką 43 cm. Mhm. A później dopiero gdzieś tak w granicach 7.20, no tak, 19.30, 20.30, najwięcej miałem. Czyli jak się robiło szaro i ciemno. Takie oto morskie fule roznoszę dzisiaj po plaży dla zawodników. Sędzia tutaj na sektorze B, Sławek Myszk, mówi, no to fajnie, bo zdyskwalifikuje połowę zawodników, ale myślę, że jeżeli takiego morskiego fula bezalkoholowego łykną sobie, to się im nic nie stanie. Idziemy teraz do Józka Florka, który jest zawodnikiem niewidomym. Zobaczcie, tutaj jest jego stanowisko i Józek sobie sam wyśmienicie radzi. Mów, jak tam wczoraj było. Trzy ja miałem. Trzy miałeś. Czyli tak samo jak Rafał Wawrzyniak, który obok ciebie tutaj dzisiaj stoi. Rafał tu jest, nie? No, dokładnie, dokładnie tak. Po twojej prawej stronie. Aha. Trzy sztuki miałeś i co, i na co to brało? Na tubisa, a dwie na krewetki. A dzisiaj słyszałem, że już tubisa nie ma w zestawach. No nawet nie wiem, nie sprawdzałem. Dzisiaj tutaj podglądamy ciebie trochę, na krewetkę dzisiaj tak, jedziesz. Tak, od razu na krewetkę poszedłem, no. I co, już jakiś efekt nie, jest? Nie, na razie jest. Ja wiesz, zestawy tu rozten, kurczę, i poplątało się, musiał nowe zestawy zrobić, wiesz, dwa. Aha, aha. Także to mnie trochę, ja tam pół godziny później wyrzuciłem, nie, ale to nieważne. Słuchaj, tak jak stanowisko? Dobre dzisiaj? Lepsze było wczoraj? Nie wiem. Nie wiesz? Jeszcze nie wiesz? To dopiero będziemy wiedzieć na zakończeniu. Jesteśmy na stanowisku Roberta. Robert, jak? Mogło być cieplej. Ja, ale chyba kropi, co? Coś zaczyna kropić, no, ale chyba tylko straszy, mam nadzieję, że to tylko przeleci sobie, polecimy i będą efekty. A jak drużynówka? No właśnie, spadliśmy. Myślałem, że obronimy to trzecie miejsce z tamtego roku, ale nie, wygląda to słabo, więc już nie ma szansy się na drużynówkę. Dobra, Krzysiu, ósme miejsce wczoraj, dzisiaj? Oby nie wyzerować. Na razie zero masz? Na razie zero. O, to się nie zapowiada dobrze. A wczoraj ile ryb? Sześć. Sześć, dobra, ale jeszcze mamy parę godzinek, nie? Dokładnie, damy radę. Myślę, damy radę. Jedną ślepą złowię. Dobra, a jak to twoje stanowisko tutaj oceniasz? Dorzucasz? Idzie dorzucić. Są doły. Myślę, że będzie ryba. Trochę zielsko jest. Aha. Ale damy radę. No jeszcze Sławka spytamy. Sławek, to będzie siadać, jeżeli chodzi o falowanie? Chyba jo, nie? Zawsze na wieczór siada. Raczej tak. Jest mniejsza fala dzisiaj niż wczoraj była. Mhm. Dzisiaj jest większy wiatr, a mniejsza fala. Wczoraj był prawie wiatru nie było, ładnie ciepło, a fala była większa. Mhm. Miałeś wczoraj też dorsza? Nie, dorsza nie. I jesteśmy u Sebastiana, drugi indywidualnie wczoraj. Jak tyś to zrobił, powiedz? Ile ryb? Łowisz masz. Łowisz masz, no to my wiemy, nie? Bo kto nie łowi, ten nie ma. No dobra, ale ty łowiłeś i miałeś i ile? Siedem. Siedem ryb. Same flądry, czy gdzieś tam dorsz się też trafił? Flądry. Flądry tylko, nie? Dobra, no i opowiadaj. Na co nabrały? Na te tubisy pewnie, których dzisiaj nie ma, co? Na tubisy. Na tubisy. A dzisiaj nie ma tubisów, także dzisiaj jakaś inna strategia? Śledź. Belona póki co. Belona. Okej, okay, okej. Okay. No i masz wędeczki postawione bardzo nisko, no bo małe falowanie jest. Ile dasz radę zarzucić? Teraz akurat tam całkiem blisko. Całkiem blisko. Dobra. No i co? I jakiś patent na dzisiaj powiedz. Zdradź nam coś. Łowić. Kurna, wiecie co? Wiecie, jak się z nim rozmawia? Ja nie wiem, ja idę do Izy. Idziemy do Izy, może Iza będzie rozmowniejsza. Cześć. Na razie. Idziemy do Izy i zobaczcie, Iza sobie zrobiła takie okopy, żeby nikt do niej nie przychodził, bo Iza to chyba najbardziej nie lubi wywiadów. No ale przekupimy ją morskim fulem, to może nam coś powie, nie? Właśnie ją przekupiamy, proszę bardzo. No. No, masz morskiego fula i teraz musisz mi coś powiedzieć do kamery. Jak było wczoraj? Jak było wczoraj? No. Pięknie było wczoraj. No pogoda jest bajka. No więc właśnie. No dobra, Robert, widziałam dorsza, złowił dużego, a ty? A ja miałam trzy flądry.
Trzy flądry. Tak. To taki w sumie standardzik te trzy flądry tutaj, nie? No, takie połowa stawki. 15 miejsce czy coś. No. Nic specjalnego. Dobra, czyli 15 miejsce, ale w klasyfikacji co? Indywidualnej? Nie, czy całych? Nie, indywidualnej gdzieś, nie wiem, 30, byłam 40. Nie. A jakie drużynowo nie stoicie? 14 miejsce. 14 miejsce. Dobra, czyli jakaś tam jeszcze szansa jest, ale chyba niewielka. Dawid nie złapał. Aha, dobra, czyli macie 1-0. No mam 1-0. A dzisiaj jak? A dzisiaj nic. Nic się nie dzieje, nic nie to. Dobra, musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj jestem ja, jest ciemno jak w tyłku. Idę już do domku, ponieważ skończyły mi się kredyty w parkometrze. Tak jest! W Kuźnicy mamy parkometr. Jest to jedyny chyba parking, gdzie trzeba płacić tutaj na tych mistrzostwach Polski. No i trafiło się oczywiście mi. Także idę, kończę na dzisiaj. No i do zobaczenia na debacie. Trzymajcie się, pa, pa, cześć!